Brat Tomasz z Czelano, życiorys pierwszy świętego Franciszka z Asyżu, przetłumaczył i opracował Cecylian Niezgoda, brat mniejszy konwentualny. Czyta brat Paweł Teperski kapucyn. Dziełko trzecie. Zaczyna się trzecie dziełko o kanonizacji świętego Ojca naszego Franciszka i o jego cudach. Najchwalebniejszy ojciec Franciszek, w dwadzieścia lat po swoim nawróceniu, złączywszy szczęśliwy koniec ze szczęsnym początkiem, jak najszczęśliwiej powierzył ducha niebu. Tam, uwieńczony chwałą i czcią, uzyskał miejsce w pośrodku ognistych kamieni. Asystuje tronowi bóstwa i stara się skutecznie załatwiać sprawy tych, których zostawił na ziemi. Zaprawdę czegoż można mu odmówić? skoro poprzez święte stygmaty ma na sobie wyciśnięty kształt tego, który jest współistotny Ojcu, który siedzi po prawicy majestatu na wysokości, blaskwały i odbicie istoty Boga, oczyszczający z grzechów, czyż nie byłby wysłuchany ten, kto, będąc upodobniony do śmierci Chrystusa Jezusa we wspólnocie męki, pokazuje święte rany rąk, nóg oraz boku? Zapewne cieszy on już cały świat, lecząc go nową radością i wszystkim pomaga do prawdziwego zbawienia. Opromienia świat jasnym światłem cudów, a blaskiem prawdziwej gwiazdy oświetla cały okrąg ziemi. Niegdyś świat żałował, że stracił jego obecność. Zobaczył, że z jego zachodem zapadła otchłań ciemności. Ale oto po wzejściu nowego światła. W Jego blasku południa, oświetlony błyszczącymi promieniami, czuję, że pozbył się wszelkiej ciemności. Błogosławiony Boże, ustało już całe Jego narzekanie, skoro codziennie i wszędzie obfituje w nowe zachwyty nad płynącymi od Niego świętymi mocami. Ci, co zostali wsparci ojcowską opieką, przychodzą ze wschodu i zachodu, przychodzą z południa i północy, i zaświadczają, że tak jest naprawdę. Jego szczególny miłośnik dóbr niebieskich, dopóki żył w ciele, nie przyjął żadnej własności na ziemi, iżby doskonale i radośniej posiąść dobro w całej jego pełni. Nie chciał posiadać po części, przeto posiadł w całości i zamienił doczesność na wieczność. Wszędzie wszystkim przychodzi z pomocą. Wszędzie dla wszystkich jest bliski. Zaprawdę On, miłości i kniedności, nie traci uczestnictwa z nami. Żyjąc jeszcze pośród grzeszników, przebiegał całą ziemię i przepowiadał. Królując już z aniołami na wysokościach, łatwiej od myśli biegnie Jego posłaniec, Najwyższego Króla i wszystkim ludom świadczy chwalebne dobrodziejstwa. Dlatego wszystkie ludy czczą go i sławią, chwalą i uwielbiają. Naprawdę, wszyscy uczestniczą tu we wspólnym dobru. Tuż potrafi zliczyć ilość i kto może wyrazić jakość cudów, jakich Pan raczy wszędzie dokonywać przez jego pośrednictwo. Ileż w samej Francji Franciszek dokonuje cudów, gdzie król i królowa Francuzów oraz wszyscy magnaci śpieszą aby całować i czcić zagłówek, jakiego święty Franciszek używał w czasie choroby, gdzie również mędrcy, sławni na całym świecie i mężowie najbardziej uczeni, których największa ilość na całej ziemi kształci, zazwyczaj Paryż, pokornie i bardzo pobożnie czczą, podziwiają i wielbią Franciszka, człowieka bez wykształcenia, przyjaciela prawdziwej prostoty i całkowitej szczerości. Prawdziwie był on Franciszkiem, jako że górował nad wszystkimi sercem wolnym i szlachetnym. Ci, którzy doświadczyli jego wielkoduszności, wiedzą, jak we wszystkim był wolny, jak wyrozumiały, jak we wszystkim bezpieczny i odważny, z jaką mocą i z jakim zapamę ducha podeptał wszystko, co światowe. A cóż powiem o innych częściach świata, w których za pośrednictwem jego przepasek ustępują choroby. Pieszkają dolegliwości, a wielka ilość ludzi obojga płci zostaje uwolniona od swych nieszczęść, tylko za samym wezwaniem jego imienia. Przy jego grobie ciągle dzieją się nowe cuda, a w miarę pomnażania się modlitw w tym miejscu czciciele upraszają chwalebne dobrodziejstwa dla duszy i ciała. Ślepym powraca wzrok, głuchym naprawia słuch. Chromi znowu chodzą, niemi mówią, sparaliżowani skaczą, trędowaty jest czysty, opuchły nabywa subtelności, cierpiący na rozmaite różne schorzenia otrzymują upragnione zdrowie. Tak to umarłe ciało leczy żywe ciała, jak kiedyś, gdy był żywy, wskrzesił umarłych na duszy. Słyszy to i rozumie biskup rzymski. Najwyższy z wszelkich biskupów, wódz chrześcijan, pan świata, pasterz Kościoła, pomazaniec, wikariusz Chrystusa. Cieszy się i raduje, entuzjazmuje się i weseli. Za swoich czasów widzi odnawianie się Kościoła Bożego przez różne tajemnice, a starodawne cuda. A to w jego synu, którego nosił w świętym łonie, tulił do serca, karmił słowem. I uczył pokarmem zbawienia. Słyszą inni stróże Kościoła, czarni, obrońcy wiary, przyjaciele oblubieńca, jego przyboczni, zawiasy świata, czcigodni kardynałowie. Gratulują Kościołowi cieszą się razem z papieżem, wysławiają Zbawiciela, który w najwyższej i w nie niewymownej mądrości, w wyższej nieogornionej łasce w najwyższej i nieoszacowanej dobroci wybrał to, co głupie i słabe u świata, aby w ten sposób pociągnąć do siebie to, co mocne. Całe królestwo zrodzone z katolick katolickiej wiary przepełnia się radością i zagłębia w świętej pociesze. Ale nagle zmienia się stan rzeczy. W międzyczasie nowy człowiek wyłania się na świecie, szybko burzy się pokój. Zapala się w nienawiści, wojna domowa i wewnętrzna rozdziera Kościół. Znamienity papież Grzegorz usiłuje stłumić powstałe zło, powściągając wściekłość, ułagodzić impet, i jak obronna wieża Chrystusa ochronić Kościół. Walą się liczne niebezpieczeństwa, rosną liczne straty, a na pozostałych obszarach świata powstaje przeciw Bogu moc grzeszników. Cóż zatem! Jako bardzo doświadczony, wymierza przyszłe wypadki, waży obecne i zostawia miasto buntownikom, żeby świat zachować i obronić przed buntem. Dlatego przybywa do miasta Riety, gdzie zostaje przyjęty z honorami, jak przystoi. Stąd spieszy do Spoleto, gdzie wszyscy witają go z szacunkiem. Pozostaje tam na niewiele dni. Po zebraniu informacji o stanie kościoła, Przybywa łaskawie w towarzystwie czcigodnych kardynałów do służebnic Chrystusowych, umarłych i pogrzebanych dla świata. I święte zachowanie, najwyższe ubóstwo i chwalebny porządek życia wzrusza do łez jego i wszystkich innych, pobudza do pogardy świata, zapala do życia w celibacie. O kochana pokoro, żywicielko wszystkich łask. Książę całej ziemi, następca księcia apostołów, nawiedza ubożuchne kobiety, przychodzi do wzgardzonych, niskich i uwięzionych. Chociaż ta zniżająca się pokora jest rzeczą słuszną, to jednak taki niezwykły jej przykład nie był znany wielu poprzednim stuleciom. Spieszy już, spieszy do Asyżu, gdzie spoczywa chwalebny depozyt co odsunie zeń wszelkie cierpienie i natarczywą troskę. Na jego wjazd cieszy się cały region, miasto napełnia się entuzjazmem, wielka rzesza ludu radośnie świętuje, a dzień jaśnieje nowymi światłami. Wszyscy wychodzą na jego spotkanie i wszyscy chcą pełnić uroczystą straż. Wychodzi mu naprzeciw pobożna wspólnota ubogich braci, a każdy śpiewa miłe pieśni pomazańcowi pańskiemu. Wikariusz Chrystusa dociera na miejsce. Najpierw schodzi do grobu świętego Franciszka, wita go żarliwie i ze czcią. Wzdycha, bije się w piersi, płacze i z wielką pobożnością chyli czcigodną głowę. Tymczasem organizuje się uroczyste posiedzenie dotyczące świętej kanonizacji. W tym celu zwołuje się dostojne grono kardynałów. Zewsząd przychodzi z wielu tych, którzy zostali uwolnieni od swych nieszczęść przez Świętego Bożego i stąd jawi się wielka ilość cudów. Potwierdza się je, sprawdza, przesłuchuje i przyjmuje. W międzyczasie naglące urzędowe sprawy, pewne nowe zagrożenia odwołują uszczęśliwionego papieża do Perudzi. Wszakże za hojną i szczególną łaską znów wraca do Asyżu na sprawę najważniejszą. Wreszcie ponownie udaje się do Perudzi, gdzie, dla rozpatrzenia tej sprawy, w pałacu pana papieża zbiera się święte zgromadzenie. Wszyscy są zgodni, wszyscy mówią to samo. Czytają cuda i bardzo podziwiają, w najwyższych pochwałach wynoszą życie i sposób bycia błogosławionego Ojca. Mówią, że prześwięte życie tego najbardziej świętego człowieka nie potrzebuje poparcia cudami, bo przekonała nas prawda tego, cośmy sami widzieli i sami dotykali. Wszyscy są zachwyceni, cieszą się, płaczą, a w ich łzach tkwi wielkie błogosławieństwo. Już już wyznaczają święty dzień, w którym cały świat napełni się zbawienną radością. Nadchodzi uroczysty dzień Czcigodny dla całego wieku, co nie tylko na ziemię, ale i na niebieskie, pokoje, nieci wzniosłą radość. Zwołują się biskupi, przybywają opaci, stawiają się prałaci kościoła z najdalszych nawet stron, król zaszczyca swą obecnością, nadciąga wielka liczba książąt i dostojników. Wszyscy towarzyszą panu całego świata i razem z nim we wspaniałym korowodzie, wchodzą do miasta Asyżu. Przychodzą na miejsce przygotowane na tak uroczysty zjazd, uszczęśliwiony papież oraz całe zebranie wspaniałych kardynałów, biskupów i opatów zajmuje miejsce. Tam nadzwyczajna ilość księży i kleryków, tam szczęsne i święte zgromadzenie zakonników, tam skromne dziewice za świętymi zasłonami, tam olbrzymi tłum wszelkiego ludu, Prawie niezliczona rzesza ludzi obojga płci. Ciągną ze wszystkich stron. Ludzie każdego wieku usiłują dostać się do tego wielkiego zgromadzenia. Jest tu mały i wielki, podległy swemu Panu i wolny. Stoi najwyższy kapłan, oblubieniec Chrystusowego Kościoła, otoczony tak wielką ilością różnorakich dzieci a na jego głowie korona chwały, naznaczona znakiem świętości. Stoi ozdobiony papieską tiarą, ubrany w święte szaty, spinane złotem i wysadzane drogimi kamieniami. Stoi pomazaniec pański, w złocistej wspaniałości, przyodziany w błyszczące i kształtne klejnoty. Przyciąga oczy wszystkich. Otaczają go kardynałowie i biskupi, Zdobni we wspaniałe łańcuchy, lśniący śnieżno-białymi szatami. Wyrażają obraz niebiańskiego piękna, przedstawiają radość uwielbionych. Cały lud oczekuje słowa radości, słowa wesela, słowa nowego, słowa pełnego słodyczy, słowa chwały, słowa wieczystego błogosławieństwa. Najpierw przemawia do całego ludu papież Grzegorz i z miodłopłynnym uczuciem. Dźwięcznym głosem wygłasza pochwałę Boga, a także w wyśmienitej mowie wychwala świętego ojca Franciszka i wspominając i wieszcząc sposób i czystość jego życia, cały zalewa się łzami. Jego mowa ma taki początek: Jak gwiazda zaranna pośród chmur, jak pełny księżyc we dni swoje, jak słońce jaśniejące, tak on zaświecił w świątyni Boga. Kończy się mowa wierna i godna wszelkiego uznania, a jeden z subdiakonów pana papieża, im. Oktawian, bardzo głośno czyta wobec wszystkich cuda świętego. Pan Ranieri, kardynał-diakon, o wybitnie przenikliwym umyśle, sławny z pobożności i szlachetnych obyczajów, wyjaśnia je w świętych słowach i pełnych łez. Pasterz Kościoła cieszy się. A dobywając piersi głębokie westchnienie, i wybychając szlochem, wylewa potoki łez. Także wszyscy inni prołaci kościoła rzewnie płaczą, a strugi ich łez skrapiają ich święte szaty. Wreszcie wszystek lud ciężko zmęczony napiętym oczekiwaniem płacze. Uszczęśliwiony papież wyciąga ręce ku niebu i woła donośnym głosem. Na cześć i chwałę wszechmogącego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwalebnej Dziewicy Maryi, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i na chlubę Kościoła Rzymskiego, za radą braci naszych i innych prałatów, czcząc na ziemi błogosławionego Ojca Franciszka, którego Pan uwielbił w niebiesiech, postanawiamy wpisać go do katalogu Świętych i obchodzić Jego święto w dniu Jego śmierci. Po tym ogłoszeniu czcigodni kardynałowie razem z Panem Papieżem intenują głośno Tedeum Laudamus. Podnosi się wołanie licznego ludu chwalącego Boga. Ziemia rozbrzmiewa ogromnymi głosy, powietrze wibruje krzykiem radości, a grunt zrasza się łzami. Śpiewają nowe pieśni, a słudzy Boży wykonują religijne melodie. Słychać tam miłe dźwięki instrumentów i modulowany śpiew religijnych pieśni. W bardzo przyjemny zapach, a radosna melodia porusza uczucia wszystkich. Dzień jaśnieje, a jeszcze bardziej barwią go skrzące promienie. Tam zielone gałązki oliwek i świeże liście innych drzew. Tam świąteczny ubiór, co na wszystkich lśni się, Błyszczy i zdobi, a błogosławieństwo pokoju uwesela serca zebranych. Wreszcie szczęsny papież Grzegorz wstaje z wysokiego tronu i po zniżających się stopniach wchodzi do sanktuarium, aby sprawować modlitwy i ofiary. Drżącymi że szczęścia wargami, całuje grób, zawierający święte i Bogu poświęcone ciało, ofiaruje i zanosi modły. Celebruje święte tajemnice. Koło niego wieńcem stoją bracia, sławiąc, adorując i błogosławiąc wszechmocnego Boga, który dokonał wielkich rzeczy po całej Ziemi. Cały lud mnoży pochwały Boga i na cześć Najwyższej Trójcy składa świętemu Franciszkowi dary sakralnych dziękczynień. Amen. A dokonało się to w mieście Asyżu w drugim roku pontyfikatu pana papieża Grzegorza IX, to znaczy 16 lipca 1228 roku, w dziewiątą niedzielę po Zielonych Świętach.